Witam YouTube. Dzisiaj zagrałem sobie Timon Raxa. Także chcę mniej więcej objaśnić, o co chodzi, co i jak, co jest ogólnie solo queue. Widzicie nad mapką moją rangę. Są goldy, przynajmniej zobaczycie jakich teammateów mam. Także miłego oglądania. Po prostu wytłumaczyć, o co tu chodzi. Co budować, co i jak. Byśmy grali na Jaxa. Oni pewnie od blue zaczynają, bo to jest udr. Sobie się tu nie chcemy pchać. Będziemy bardziej się starali go pułkować. Też równie dobrze jest zacząć sobie z butami, z czterema potami. Ty możesz dłużej po prostu zostać na linii. A jak zaczynasz z Doranem, to chodzi ci głównie o push. Będziesz miał łatwiej zabijać miniony. Ale tutaj wybrałem Dorana. Myślę, że jak będę go trochę pushował i obijał, to będzie mi łatwiej na niego grać. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Staramy się trochę tutaj nie sfidować. Żeby to miało jakoś ręce i nogi. Zawsze wybierajcie, jak takie macie połkowanie, to zawsze wybierajcie te 20 golda więcej. Bo ten DLC się nie opłaca wymienić za golda, nie? Ja na przykład w miniona teraz nie trafiłem. Ale to mniejsze. Ale mówię, zazwyczaj starajcie się, o kurczę, wybierać golda niż damage. To jest bardziej worth. A go obijecie tak czy siak, prędzej czy później. Zawsze mamy strzałkę. Żeby mi ten udar tu nie przyszedł. Tym jest też lekki problem. Używanie takich strzałek jest ryzykowne, bo jakby na mnie skoczył. Trochę Lipton. Widzicie, on zawsze... Zawsze można go tam od parę milionów odciągnąć, nie? W taki sposób. To jest w końcu gold, nie? I oni myślą, a nie dostanę damage'u. Nie wezmę parę minionów. A te parę minionów tak naprawdę to bardzo dużo. Teoretycznie zawsze mam perfect farmę, ale no. Nie wiem, jakoś mi pierwsza gra nie idzie. Zawsze. Pierwszą grę to jest taka rozgrzewkowa, że musisz się po prostu zagrać. Potem druga, trzecia jest zawsze lepsza. Dobra. Czekaj, on tu za bardzo chce. A dlatego chciał za bardzo. Tak czułem coś, czułem w kościach. Bo teoretycznie, jakbym miał teraz buty zamiast tego pierścienia kanalnego, to mógłbym już się cofać po buty, bo 800 buty kosztują. Jak zaczyna z butami, nie? Więc to też fajna sprawa, bo zawsze... Zawsze możesz go szybciej obijać, szybciej uciekać. Możesz dodżować jego E. Z butami jest znacznie łatwiej niż bez butów, nie? To też taki plus na Teemo. Ogólnie też wam pokażę sztuczkę, może nie każdy o tej sztuczce wie na Teemo. Ale Teemo jest bardzo fajnym pusherem. Zazwyczaj staram się budować na shortufa jako pierwszego, bo to jest naprawdę OP. Do zbierania plate'ów, no i też do połkowania, nie? Tylko co on sobie teraz nie podchodzi, straci te miniony. A jednak nie straci minionów. Łe, to jest Jax. Ale każdy inny champion by... Raczej by nie podszedł, nie? To jest... O kurczę, on ma szybciej z szóstkiem. Aha. No dobra. I tyle samo farmy mam.
Czyli coś źle robię, nie? Ewidentnie. Dobra. Okej, nie, wyszło git. Co tam tak pinguje? A, bot tam horde chce. Kurczaki. Nie, nie wchodzi za w grzyba. Nie wchodź w jego. Fajnie jak jeszcze bym wygrał tą grę, jak nagrywam poradnik. Przegrać na poradniku. Ja to świadczy. Ja sobie popijam kawusie. To jest 18 godzina. No i tak. Ja zawsze na powrocie. Staram się zawsze na powrocie mieć buty i coś AP brać. Wtedy twoja trutka więcej bije. Trochę, ale zawsze więcej. To jest minimalny damage, no ale ten minimalny damage tak naprawdę może zrobić bardzo dużo. I staram się już wymieniać warda na orakla. Ten orakl bardziej pomaga, czyścisz wizję, od razu grzyba stawisz, bo jak stawisz grzyba na wizji, no to nie za bardzo, bo zawsze go widzą, zawsze go miną. No chyba, że są specjalnie na to. No to wtedy go nie ominą, nie? Mamy TPK. Możemy jej zrobić Haralda. Harald jest naprawdę OP w tej grze. Starajcie się zawsze robić Haralda też na Teemo. To jest bardzo proste, ten Harald dużo damage nie zadaje, zwłaszcza, że jak gracie z TPK-iem. Z TPK-iem wam łatwiej wrócić. Jak coś wam nie wyjdzie z tym Haraldem, za dużo HP stracicie, no to bierzecie TPK. Dalej, jeśli zrobicie tak jak ja tutaj robię, zobaczy? A, wziął to. Nieładnie. Nie podoba mi się to, że moja drużyna nic nie robi, nie? Aha, on tepnął. Flashnął. Aha, zginąłem, dobra. Ale go zabił. Szkoda, że moja drużyna nic nie robi z tym nobami. Oczywiście, jak zawsze, standardzik to jest. To jest standard. Zed dopiero widzi po pół godziny gościa, który go goni przez pół mapy. Też jest fajne. Ja straciłem Heralda, który miał mi tak naprawdę zapewnić przewagę. Po czym jeszcze linia puszuje się w jego stronę, także to nie wygląda zbytnio dobrze. Potrzebuje pomocy. Fajnie jakby on w ogóle tego Heralda nie puścił. 5 minut. 5 minut, nie? Nie możemy pozwolić, żeby on Heralda nie służył, bo to będzie game over na topie. Totalny game over. Sojusznik pokonany. Trzeba go puścić trochę. Jak on sobie podejdzie, to z rengalem go zrobimy. Aha, on się topa. Ja pierdzielę, nie mogę. Zazwyczaj moi teammate tak wyglądają. On ma 3-0 zamiast mi pomóc, nie, on woli tepnąć. I on pójdzie sobie na bota. Nie wiem. Dlaczego w tych goldach ludzie są tak, kurwa, no, przygłupi trochę, nie? Darmowy kill na topie. Tak to Hralda jeszcze może puścić i już będzie po grze. Ludzie tego nie rozumieją, takie szczegóły, ale tak naprawdę... Tak naprawdę te szczegóły bardzo dużo dają.
No i widzisz, to jest darmowy kill. I tak to ma wyglądać. Jakby on się nie tepał i przyszedł wcześniej, byśmy go wcześniej zabili, ja bym jeszcze bardziej to spuszował. I zazwyczaj, jak gracie na przykład na dżungli, to starajcie się też puszować tą linię, nie? Z top lanerem. Tak to zobacz. Ja mógłbym sobie wziąć na przykład więcej niż jednego plate'a. No w tym wypadku wezmę dwa. Ale jest zawsze szybszy push. Zawsze te miniony szybciej się rozwalą niż on przyjdzie. Tylko on miałby TP-k, on mógłby sobie normalnie tepnąć. Wtedy ja bym naprawdę dużo na tym nie zyskał. I ja też już powinienem się cofać. Ale jestem greedy. I potrzebuję to wziąć. Ja szybko wrócę na linię. Kupię sobie ten łyczek. Staramy się mieć na shortufa pierwszego. Mam jeszcze 800 golda. Nie podoba mi się to, że ja z takim goldem... Oj. O, zrobimy tak. Traciłem parę godzin. Ale trudno. Mam książkę. On puści Haralda. No i mój plan z tym cofnięciem był słaby. Ale też z drugiej strony mógłbym zginąć. Okej, okay. Super wyszło. Zyskał naprawdę dużo przez tego Rolda. Koniec serii. Przeciwnik pokonał. Ale mam nadzieję, że to zdąży spuszczać w miarę szybko. Czemu ten grzyb nie wybucha? O co tu chodzi? Widzieliście tego grzyba? Dobra, teraz tak, pasywkę wykorzystujemy, chowamy się i biegniemy do towera. Wtedy mamy parę sekund na zdjęcie plate'a. To też jest fajne. Polecam korzystać z tego. Naprawdę potężna opcja. Wymieniamy warda stamtąd na tego. Stawiamy grzyba. Czekamy pod towerem. I fajnie jakby tu przyszli. Cieszyłbym się z tego powodu. Super. Super wychodzi. Ale Jack i tak będzie niszczył w lejcie. Ale o dziwo, jak się nafitujesz trochę Teemo. To taki nawet Jax się dużo nie zrobi. On może w ciebie wbić, ale jak ty maksujesz kół, tak naprawdę nie da ci za dużego damage'u. Chyba, o kurczę. Okej. Okay. Wyszło całkiem spoko. Nie mogę pisać niestety. W lidze to też jest dziwne, że napiszesz parę słów. Całą prawdę napiszesz o jakimś gościu, to zaraz bana dostajesz, nie? Zaraz dostaniesz bana. No dwa razy mnie zapałem, bo napisałem prawdę o gościu, co nie potrafił grać i patrzę na drugi dzień, od razu masz chat restricta. W sensie to nie jest taki typowy chat restrict, tylko ograniczony dostęp, nie? Też nie jest takie, wiecie, że ban, nie? Lubi moje grzyby zbierać gościu. Ups, fleszno. Szkoda. Fleszno za mną. A jednak tak będzie coś robił. On dużo zadaje damage'u, AP. W tych zmianach tutaj AP... Aha, bo ma jeszcze to.
No dobra. To brzmi interesująco i zawsze jak ktoś buduje resisty, to Shadow Flame jest naprawdę perfekcyjne dla takiego team compu. Tylko dlaczego mi się tu nie wyświetla? Dobra. Shadow Flame. To też jest spoko. Zamiast maski drugiej możecie to zbudować, wtedy bijecie naprawdę dużo. Takimi Jaxowi gościom, którzy mają dużo resistów, nie? Super opcja. Może tracisz trochę tego palącego damage'u. Nie podpalasz tych wrogów na tej masce, ale... ale jest okej, nie? Więcej damage'u bijesz od HP. Mają resisty, mają dużo HP. Więc to się naprawdę przydaje. Dobra, ty mijamy się z dupcą. Tylko nie trafiona, pod umiera. Dobra, teraz tak, staramy się wchodzić tutaj do dżungli enemy. Zbieramy to co możemy, czyli wszystko. Więc to zawsze jest plus dla nas i plus dla naszego dżunglera, bo tamten nie będzie się tak fidował. Tu widzę jakąś wymiankę, zrobili swapa. Fajna kategoria. Na pewnej stronie jest swap. Więc sobie zrobili swap. Dobra. Wyjdziemy na wida. Zwyczaj możecie też to przetrzymać, że w tym momencie gry to nie jest takie ważne tak naprawdę. My tak czy siak. Będą mieli golda. Będą mieli golda. Ale też taki myk, że możesz sprowokować wszystkie miniony na tego jednego. Więc one szybciej się rozwalą. No może mi to nie wyszło. Te miniony jakoś zaczęły bić. Te magów w środku zaczęły bić, nie wiadomo dlaczego. Z jakich powodów to się stanęło, ale... Idziemy na bota. Dobra, może asysty nie dostałem za niego. O kurczę. Okej, okay, dlatego też asysty nie dostałem. Mógłbym zyskać więcej, ale... 50 golda. Dobra, idziemy tu na smoka, to jest darmowy smok. Ja mam TPK za 15, więc ja na to sobie pójdę. Jak człowiek. Więc pamiętajcie, no niby takie małe rzeczy, ale... Mogłem z tego fightu wyciągnąć z tego golda więcej. No ale niestety ja jestem zwykłym goldem, widzowie. Ja mogę jedynie pokazać co się buduje, jak się gra tym teamu, bo dosyć często nim gram ostatnio. Trafiła. No dostałem. I zazwyczaj jak gracie na przykład na bardzo mobilne postacie, polecam maksować, bo te W jest naprawdę potężne. Nie powiem, że nie. Na maksymalnym poziomie normalnie masz 540 movement speedu i to jest naprawdę dużo, więc przy takim udarze wy sobie spokojnie uciekniecie. Maksujecie Q. Czy możecie liczbejna do tego budować, bo też sprawdzałem budynka z liczbejna i to jest naprawdę potężnie szybki, nie? Network speed po prostu. Dobra, ja mam typek, ale idę jeszcze tą farmę, wezmę stopa grzybkiem. Bo i nie grzybkiem. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Postawimy ciach, wracamy się. Dobra, Shadow Flame, brakuje mi 500 golda. Też nie jest. Przeciwnik pokonany. A, weźmy to Wooder, jest tam. Polecam naprawdę patrzeć na minimapę. 90% informacji jest z minimapy. Więc
O, jeszcze asystka, to jest właśnie fajne. Dostawiajcie często te grzyby. Te grzyby naprawdę w randomowych miejscach zdają egzamin. I zazwyczaj tak, ja to sprzedaję, dzięki czemu będę miał już na itema zwanego Shadow Flame'em. I będę miał jeszcze na Pink Warda. Nie zapominajcie o Pink Wardach. Pink Wardy są bardzo ważną, bardzo ważnym elementem w tej grze. Wizja jest kluczem do zwycięstwa. Dzięki. Tobie niepotrzebne, Zed. Ja to przygarnę. Ty możesz sobie Reda wziąć. Czyścimy wszystko. Mam 8-0 farmy, więc to nie jest zbyt fajnie. Nie jest zbytnio dobrze. Asysta. Dobra. Może i poradnik, w sensie gra poradnikowa. Nie wyszło mi może zbytnio dobrze. Ale jak nagranie na Jaxa. No to jest naprawdę, naprawdę super, nie? Dobra, zabiłem. Jakbym jeszcze uciekł, to bym przeżył, ale zabiłem. To jest ważne też. Dobra, my to chyba skończymy nawet szybciej, więc tak. W tym meczu budowałbym na nich tak maskę kolejną. Trzeba zbudować anti-heala, nie? Bo Yasuo będzie się leczył, Senna leczy, Udyr leczy i Jax leczy, więc ja zazwyczaj buduję kulę zagłady, więc tą tylko część 800 golda i później jako ostatni item tak, jako ostatni item budowałbym, już wam mówię, Rabadona, żeby więcej bić, bo budujesz Rabadona, to ty takiego towera ściągasz na tak naprawdę power hitów, więc jak ty się ukryjesz przed tym towerem, jak ty się ukryjesz przed tym towerem i po prostu zrobisz go na raz, nie? Nie będziesz musiał już więcej na raz go zrobić spokojnie z Rabadonem. Więc ten Rabadon daje naprawdę dużo do pushowania. A Teemo, jak przegrywasz, to staraj się robić jak ten damery, że pushujesz, split pushujesz każdą linię. To jest bardzo dobra opcja. Ja może w tej grze nie muszę tego robić, bo moja drużyna jako taka sobie radzi. Nie przegrywamy aż tak. Ale jakbym przegrywał, to zacząłbym tak robić. Też nad mapką widzicie moje ostatnie gry. To też nie jest takie czymś, czym można się chwalić. Ale przegrywam przez teammate'ów, to wina teammate'ów, to tak naprawdę. To jest taka prawda, no. Z wina teammate'ów. Ja mentalnie jestem challengerem. O, nie ucieknę. Dorwali mnie. Też blindik działa na jego stuna, więc jakbym wcześniej blinda dał, to może bym nawet uciekł. Ale jeszcze Senna była tu też. Ale widzicie, to już życie Teemo. To jest życie Teemo. Dengara nie zabiją, to będą kampili mnie. Bo i te grzybki rozstawione przy ich całym lesie, to też, no wie, to jest denerwujące, nie? Więc oni się denerwują. Ona sobie weszła w grzyby, nie ma 350 HP. Dobra, kończymy grę, nie? Asyska wlatuje. Dobra. Także dziękuję za oglądanie. Następny poradnik nakręcę może deseczualnie czegoś innego, czymś czym gram, czym się znam, na czym się znam. Dziękuję i do widzenia.